Karolina mieszkała z mężem, Adamem, w przytulnym domu na obrzeżach miasta. Ich życie układało się całkiem dobrze, choć początki małżeństwa nie były pozbawione trudności. Adam pracował w firmie budowlanej, a Karolina prowadziła niewielką kwiaciarnię, której poświęcała całe serce. Ich spokojny świat co jakiś czas zakłócała osoba, która od początku nie akceptowała Karoliny, teściowa, Halina. Halina nigdy nie ukrywała swojego niezadowolenia z wyboru syna. Już na ślubie Karoliny i Adama dawała do zrozumienia, że jej zdaniem Karolina nie jest odpowiednią kandydatką na żonę dla jej jedynego syna. Z czasem jednak jej wizyta w ich domu stała się stałym elementem ich życia, a każdy taki dzień zaczynał się od napięcia. Pewnego dnia Halina zapowiedziała swoją wizytę. Karolina przygotowała ciasto i posprzątała dom, chcąc zrobić dobre wrażenie. Gdy Halina przekroczyła próg, natychmiast rozejrzała się krytycznym wzrokiem. Jak ty to urządziłaś, Karolino? Zaczęła, ledwie zdążyła zdjąć płaszcz. Ten kolor ścian jest absolutnie przygnębiający. Mówiłam Adamowi, że powinniście wziąć kogoś, kto ma pojęcie o wnętrzach. Karolina, czując narastającą frustrację, uśmiechnęła się nerwowo. Nam się podoba, jest przytulnie, odpowiedziała, starając się zachować spokój. Przytulnie? Halina uniosła brwi. Nie na długo, jeśli nie zaczniesz lepiej prowadzić domu. Adam na pewno wolałby, żeby wszystko tu lśniło. Rozmowa przy kawie była równie nieprzyjemna. Halina przez cały czas wytykała Karolinie drobne rzeczy, krzywo wiszące zasłony, lekko zakurzoną półkę, a nawet to, że ciasto było za słodkie. Adam, który wrócił z pracy, próbował bagatelizować sytuację, ale Karolina czuła się coraz bardziej osaczona. Wieczorem, gdy Halina wreszcie wyszła, Karolina nie wytrzymała. Adam, nie mam siły do twojej matki. Wyrzuciła, siadając na kanapie. Dlaczego zawsze musi mnie krytykować? To mój dom, nie jej. Adam wzruszył ramionami. Wiesz, jaka jest. Ona się troszczy, może czasem mówi za dużo, ale nie robi tego specjalnie. Nie robi specjalnie? Karolina spojrzała na niego z niedowierzaniem. Adam, ona traktuje mnie jak intruza w moim własnym domu. Choć Adam próbował ją uspokoić, Karolina czuła, że to dopiero początek większych problemów. W kolejne tygodnie Halina odwiedzała ich coraz częściej. Za każdym razem znajdowała powód do narzekań i wtrącała się w sprawy, które nie były jej działką. Pewnego razu przyszła niezapowiedziana i, korzystając z tego, że Karolina była w kwiaciarni, postanowiła pomóc Adamowi w domu. Karolina, wracając po pracy, była zszokowana. W kuchni zastała Halinę, która przestawiała naczynia w szafkach. Co się tutaj dzieje? Zapytała, próbując opanować gniew. O, Karolino, już jesteś. Halina uśmiechnęła się szeroko. Te szafki były kompletnie niepraktyczne. Zmieniłam układ, żeby było lepiej. Ale to mój dom, powiedziała Karolina, próbując brzmieć spokojnie. Ja decyduję, jak ma być w kuchni. Halina westchnęła teatralnie. Nie bądź taka drażliwa, Karolino. Staram się wam pomóc, bo widzę, że sobie nie radzisz. Karolina poczuła, jak krew napływa jej do głowy. Radzę sobie doskonale. Nie potrzebuję, żeby ktoś przestawiał rzeczy w moim domu bez mojej zgody. Adam, który w tym czasie wrócił z pracy, wszedł do kuchni w samą porę, by usłyszeć ostatnie słowa Karoliny. Co się dzieje? Zapytał, patrząc na obie kobiety. Nic takiego, odpowiedziała Halina z niewinnym uśmiechem. Po prostu chciałam wam pomóc, ale Karolina chyba ma zły dzień. To nie chodzi o zły dzień, odparła Karolina, zwracając się do męża. Twoja mama nie szanuje naszego domu. Przychodzi tutaj i robi, co jej się podoba. Adam spojrzał na Karolinę z niepokojem. Kochanie, mama chciała dobrze. Może nie przesadzaj? Te słowa sprawiły, że Karolina poczuła się osamotniona. Halina triumfowała, a Adam zdawał się nie rozumieć powagi sytuacji. Wieczorem Karolina próbowała jeszcze raz porozmawiać z Adamem, ale ten unikał konfliktu. Daj mamie trochę czasu. Ona się przyzwyczai do tego, że masz swoje zasady, powiedział. Karolina wiedziała jednak, że Halina się nie zmieni. W głowie zaczęły kiełkować myśli o tym, jak długo jeszcze będzie w stanie to znosić. Z czasem wizyty Haliny stawały się coraz bardziej uciążliwe. Kobieta nie tylko narzucała swoje zdanie,
ale też zaczęła traktować dom Karoliny i Adama jak swój własny. Pewnego dnia Karolina wróciła z pracy i zastała w salonie Halinę przynoszącą nowe zasłony. Co to jest? Zapytała, widząc, jak teściowa rozpakowuje paczkę. Nowe zasłony, odparła Halina z zadowoleniem. Te, które miałaś, były strasznie niemodne. Zamówiłam te, które lepiej pasują. Karolina stanęła jak wryta. Ale kto dał ci prawo, żeby coś zmieniać w moim domu? Nie pytałaś mnie o zdanie. Halina wzruszyła ramionami. Adam mówił, że to nie problem. Poza tym, te stare wyglądały tanio. Nie martw się, ja za nie zapłaciłam. Karolina poczuła, że jej frustracja sięga zenitu. To nie jest kwestia pieniędzy, Halino. To mój dom. Mam prawo decydować, jak wygląda. Nie przesadzaj, odparła Halina z uśmiechem, ignorując wybuch emocji synowej. Robię to dla waszego dobra. Karolina wzięła głęboki oddech, próbując się uspokoić. Wiedziała, że kłótnia niczego nie zmieni. Adam, który w tym czasie wrócił do domu, zastał żonę i matkę stojące naprzeciw siebie, obie wyraźnie zdenerwowane. Co się dzieje? Zapytał, próbując rozładować napięcie. Twoja matka znowu coś zmienia w naszym domu bez pytania, powiedziała Karolina, patrząc na męża z wyrzutem. Adam, tylko przyniosłam zasłony, tłumaczyła Halina. To nic wielkiego. Adam westchnął. Karolina, może nie rób z tego dramatu. Mama tylko chciała pomóc. Te słowa były dla Karoliny jak policzek. Zawsze tak mówisz, Adam. Ale czy choć raz wziąłeś moją stronę? Adam próbował coś powiedzieć, ale Karolina nie dała mu szansy. Mam dość tego, że traktujesz jej zachowanie jak coś normalnego. To jest nasz dom, Adam, nasz. A ja czuję się w nim jak gość. Halina, widząc napięcie między małżonkami, uznała, że to dobry moment, by się wycofać. Wrócę później, powiedziała, chwytając płaszcz i wychodząc. Gdy drzwi zamknęły się za nią, Karolina spojrzała na męża ze łzami w oczach. Adam, jeśli coś się nie zmieni, to ja już dłużej tego nie zniosę. Kilka dni później Halina znów pojawiła się niezapowiedziana. Tym razem przyniosła ze sobą koleżankę, by pokazać, jak jej syn żyje. Karolina była w kuchni, gdy usłyszała głosy dochodzące z salonu. Zobacz, Zosiu, jak tu wszystko jest urządzone, mówiła Halina, prowadząc swoją koleżankę po mieszkaniu. Musiałam im trochę pomóc, bo sami sobie nie radzą. Karolina, słysząc te słowa, poczuła, jak krew napływa jej do głowy. Wyszła do salonu i spojrzała na teściową. Halino, co to ma znaczyć? Kogo tutaj przyprowadziłaś? Halina spojrzała na Karolinę z niewinnym wyrazem twarzy. To moja koleżanka Zosia. Chciała zobaczyć, jak mieszka Adam. Przecież to nic złego. To nie jest miejsce do oprowadzania gości, powiedziała Karolina, starając się zachować spokój. To nasz dom. Jeśli chcesz kogoś zaprosić, powinnaś najpierw zapytać. Nie przesadzaj, Karolino. Zosia to porządna kobieta, nie zrobiła tu nic złego. Karolina spojrzała na Halinę z determinacją. Halino, to jest ostatni raz, kiedy przychodzisz tutaj bez pytania i przestawiasz rzeczy albo przyprowadzasz gości. To mój dom, a nie twój. Halina zmrużyła oczy, widząc, że Karolina nie ustąpi. Naprawdę myślisz, że ten dom jest tylko twój? Przypomnij sobie, kto pomógł wam w pierwszych miesiącach po ślubie. Powinnaś być wdzięczna, że jestem częścią waszego życia. Karolina poczuła, jak gniew zalewa ją od środka. Wdzięczna? Halino, ty nie pomagasz. Ty tylko próbujesz przejąć kontrolę nad naszym życiem. Koleżanka Haliny, widząc napiętą atmosferę, pośpiesznie pożegnała się i wyszła. Halina jednak nie zamierzała ustępować. Adam nigdy by sobie bez mnie nie poradził, Karolino. Może powinnaś być bardziej uległa. Karolina nie wytrzymała. Dość tego. Wychodź z mojego domu i więcej tu nie wracaj, jeśli nie nauczysz się szanować mnie i moich granic. Halina spojrzała na Karolinę z oburzeniem, ale widząc jej zdecydowaną postawę, bez słowa opuściła dom. Wieczorem, gdy Adam wrócił, Karolina opowiedziała mu o wszystkim. Albo coś z tym zrobisz, albo następnym razem naprawdę wyrzucę twoją matkę za drzwi. Adam westchnął ciężko.
Porozmawiam z nią, obiecuję. Ale proszę, Karolina, spróbuj być cierpliwa. Karolina wiedziała, że słowa Adama nic nie zmienią. Czuła, że konflikt z Haliną zmierza w stronę, z której nie będzie odwrotu. Po ostatnim incydencie Karolina postanowiła, że jasno określi granice. Halina jednak miała inne plany. Minął zaledwie tydzień, gdy znowu zjawiła się w domu syna i synowej, oczywiście niezapowiedziana. Karolina właśnie wróciła z kwiaciarni, niosąc w rękach bukiet róż, który chciała postawić w salonie. Na progu zastała Halinę w najlepsze przestawiającą meble. Co ty robisz? Zapytała Karolina, stawiając torbę z zakupami na podłodze. Zmieniłam układ w salonie, odparła Halina, jakby było to najnormalniejszą rzeczą na świecie. Tak jest lepiej. Nie mogłam patrzeć, jak źle to wyglądało. Karolina wzięła głęboki oddech, starając się zachować spokój. Halino, ile razy mam ci powtarzać, że nie masz prawa nic zmieniać w moim domu? Halina, jak zwykle, zbyła jej słowa machnięciem ręki. Karolino, ja to robię dla was. Poza tym, Adam mówił, że coś tu trzeba zmienić. Adam? Karolina spojrzała na teściową z niedowierzaniem. Adam nie mieszka tu sam. Mnie też dotyczy, jak wygląda nasz dom. Halina spojrzała na synową z irytacją. Karolino, czy ty musisz wszystko komplikować? Przestań zachowywać się jak rozkapryszona dziewczynka. A ty przestań traktować mnie jak swoją służącą. Wybuchła Karolina. To mój dom, a nie twój. Jeśli nie umiesz tego uszanować, to nie masz tu czego szukać. W tym momencie do domu wszedł Adam. Zamarł w progu, widząc żonę i matkę stojące naprzeciw siebie, gotowe do kolejnej bitwy. Co się tutaj dzieje? Zapytał, patrząc raz na jedną, raz na drugą. Twoja żona znowu robi aferę o nic, powiedziała Halina z wyraźną pretensją. Karolina spojrzała na męża, oczekując wsparcia. Adam, ona przestawia meble w naszym domu, jakby to było jej mieszkanie. Adam westchnął, próbując załagodzić sytuację. Mamo, może naprawdę lepiej, żebyś nie zmieniała niczego bez pytania. Halina spojrzała na syna z oburzeniem. Adam, naprawdę? Stajesz po stronie tej niewdzięcznicy? Karolina poczuła, że to ostatnia kropla. Halino, wyjdź. Natychmiast. Halina zmrużyła oczy, ale widząc determinację w oczach Karoliny, chwyciła swoją torebkę i z teatralnym oburzeniem opuściła dom. Adam spojrzał na żonę z rezygnacją. Karolina, naprawdę musisz tak ostro reagować? To tylko moja mama. Ona nie ma złych intencji. Twoja mama wchodzi do naszego domu i robi, co chce. A ty jej na to pozwalasz, odparła Karolina zimnym tonem. Jeśli ty jej nie powstrzymasz, zrobię to sama. Halina nie mogła znieść faktu, że Karolina odważyła się jej postawić. Uznała, że najlepszym sposobem na rozwiązanie problemu będzie jeszcze większe naciskanie na synową. Zjawiła się tydzień później, przynosząc ze sobą nowe zasłony i kilka obrazów. Karolina właśnie kończyła przygotowywać obiad, gdy usłyszała dzwonek do drzwi. Otworzyła, zobaczyła Halinę z pełnymi rękami. Co tym razem? Zapytała Karolina, nawet nie kryjąc irytacji. Przyniosłam kilka rzeczy, które ożywią to wnętrze, powiedziała Halina, wchodząc do środka, jakby była u siebie. Karolina stanęła na środku salonu, patrząc, jak teściowa wyciąga z torby obrazy i zaczyna je ustawiać na meblach. Nie chcę tych rzeczy w moim domu, powiedziała stanowczo. Halina spojrzała na nią z wyższością. Przestań być taka uparta, Karolino. Twojemu domowi brakuje gustu, a ja tylko staram się wam pomóc. Karolina, czując narastającą frustrację, zacisnęła pięści. Halino, mówiłam ci już, żebyś nie przynosiła niczego bez mojej zgody. To jest ostatni raz, kiedy toleruję takie zachowanie. Halina zaśmiała się lekceważąco. Naprawdę myślisz, że możesz mi mówić, co mam robić? To dzięki mnie Adam ma tak dobry start w życiu. Powinnaś być wdzięczna, że w ogóle cię zaakceptowałam. Te słowa sprawiły, że Karolina poczuła, jak coś w niej pęka. Wystarczy! Krzyknęła. Wynoś się z mojego domu i nigdy więcej tu nie wracaj. Halina spojrzała na nią z niedowierzaniem. Nie masz prawa mnie wyrzucać. To dom mojego syna.
To mój dom, powiedziała Karolina, otwierając drzwi. Wynoś się. Teraz. Halina, widząc, że Karolina nie żartuje, w końcu opuściła dom, trzaskając drzwiami. Karolina opadła na kanapę, czując mieszaninę ulgi i gniewu. Gdy Adam wrócił do domu, Karolina od razu powiedziała, co się stało. Adam, twoja matka nie ma już wstępu do naszego domu. Nie zniosę jej zachowania ani chwili dłużej. Adam spojrzał na żonę zdezorientowany. Karolina, nie możesz tak po prostu wyrzucić mojej mamy. Mogę i zrobiłam to, odparła stanowczo. Jeśli nie postawisz jej granic, ja to zrobię. Adam nie odpowiedział. Karolina wiedziała, że ich małżeństwo jest wystawione na próbę. Ale wiedziała też, że nie zamierza już dłużej być ofiarą swojej teściowej. Halina nie mogła uwierzyć, że Karolina ośmieliła się wyrzucić ją za drzwi. Zraniona duma i wściekłość sprawiły, że nie zamierzała odpuścić. Następnego dnia zadzwoniła do Adama. Adam, musimy porozmawiać, powiedziała chłodnym głosem. Twoja żona przekroczyła wszelkie granice. Nie pozwolę, by traktowała mnie w taki sposób. Adam westchnął. Był rozdarty między lojalnością wobec matki a miłością do żony. Mamo, Karolina ma prawo decydować, co dzieje się w naszym domu. Może rzeczywiście powinnaś trochę odpuścić. Odpuścić? Halina niemal krzyknęła. Adam, zapomniałeś, kto cię wychował? Kto pomógł wam stanąć na nogi? To dzięki mnie macie to wszystko. A teraz twoja żona zachowuje się, jakbym była nikim. Adam próbował uspokoić matkę, ale Halina nie chciała słuchać. Jeśli nie zrobisz porządku z Karoliną, to sama to zrobię, zagroziła, kończąc rozmowę. Wieczorem Adam opowiedział Karolinie o rozmowie z matką. Karolina, może mogłabyś jakoś spróbować się z nią dogadać? Ona czuje się odrzucona. Karolina spojrzała na niego z niedowierzaniem. Dogadać się? Adam, twoja matka od lat mnie obraża, wtrąca się w nasze życie i zmienia wszystko, jakby to było jej. Mam jej jeszcze za to podziękować? Adam spuścił wzrok, nie wiedząc, co opowiedzieć. Karolina wiedziała, że nie może liczyć na jego wsparcie w tej sytuacji. Musiała sama stawić czoła Halinie. Halina nie zamierzała tak łatwo odpuścić. Kilka dni później znów zjawiła się w domu Karoliny i Adama, tym razem z zamiarem pokazania, kto tu rządzi. Karolina była w kuchni, gdy usłyszała otwierające się drzwi. Halina weszła, jakby nigdy nic, niosąc siatki z zakupami. Co tu robisz? Zapytała Karolina, wychodząc do przedpokoju. Przyniosłam wam trochę rzeczy. Wiem, że masz dużo na głowie, więc pomyślałam, że pomogę, odpowiedziała Halina, ignorując chłodny ton synowej. Karolina spojrzała na torby, w których znajdowały się garnki, dekoracje i jakieś drobiazgi do kuchni. Nie potrzebujemy twojej pomocy. Powiedziałam ci, że nie masz prawa wchodzić tu bez zaproszenia. Karolino, przestań być taka niegrzeczna, odparła Halina, przechodząc do salonu. Adam na pewno się ucieszy. Karolina poczuła, jak gniew w niej narasta. Halino, to jest mój dom. Jeśli nie chcesz szanować moich zasad, nie masz tutaj czego szukać. Halina spojrzała na nią z kpiną. Twój dom. To Adam go kupił, więc nie mów mi, co mogę, a czego nie mogę robić. Karolina już nie wytrzymała. Dość tego. Wynoś się i nie wracaj. Jeśli jeszcze raz wejdziesz tu bez mojej zgody, wezwę policję. Halina roześmiała się drwiąco. Policję? Ty chyba żartujesz. Przekonaj się, czy żartuję, odparła Karolina, otwierając drzwi na oścież. Wynoś się, teraz. Halina, widząc determinację w oczach Karoliny, zrozumiała, że tym razem jej synowa nie żartuje. Wyszła z mieszkania, trzaskając drzwiami tak mocno, że aż zatrzęsły się szyby. Wieczorem Adam wrócił do domu i zastał Karolinę siedzącą w salonie, wyraźnie zdenerwowaną. Co się stało? Zapytał. Karolina spojrzała na niego z lodowatym spojrzeniem. Twoja matka znowu tu była. Powiedziałam jej, że jeśli jeszcze raz wejdzie tu bez pytania, wezwę policję. Adam był zszokowany. Karolina, to chyba przesada. To moja mama. Twoja mama nie ma prawa wchodzić tu, jak do siebie odpowiedziała Karolina. Jeśli ty nie postawisz jej granic, zrobię to ja.
i nie obchodzi mnie, co o tym myślisz. Adam nie odpowiedział. Wiedział, że Karolina mówi serio. Konflikt między jego matką a żoną osiągnął punkt, z którego nie było odwrotu. Halina długo nie mogła przeboleć ostatniego starcia z Karoliną. Postanowiła, że skoro rozmowy nie skutkują, weźmie sprawy w swoje ręce. Kilka dni później, bez uprzedzenia, przyszła pod nieobecność Karoliny i Adama. Miała zapasowy klucz, który Adam dał jej w tajemnicy. Kiedy Karolina wróciła z pracy, zauważyła, że coś jest nie tak. W salonie brakowało kilku jej dekoracji, a na ich miejscu pojawiły się nowe przedmioty, oczywiście w gustach Haliny. W kuchni zastała teściową, która właśnie wyrzucała zawartość jednej z szafek. Co tu się dzieje? Zapytała Karolina, czując, jak jej serce zaczyna bić szybciej. Halina obróciła się spokojnie. Uznałam, że przyda się trochę porządku. Te rzeczy, które tu miałaś, były niepraktyczne. Jak dostałaś się do środka? Karolina niemal krzyczała. Adam dał mi klucz, odpowiedziała Halina, jakby to była najoczywistsza rzecz na świecie. Karolina poczuła, że jej gniew osiągnął punkt kulminacyjny. Wynoś się stąd natychmiast. Zabierz swoje rzeczy i oddaj klucz. Halina spojrzała na nią z politowaniem. Karolino, nie przesadzaj. To jest także dom Adama, więc mam prawo tutaj być. To mój dom i ja decyduję, kto tu wchodzi. Odparła Karolina, chwytając telefon. Jeśli nie wyjdziesz, wezwę policję. Dobrze, zrób to, powiedziała Halina, ale jej ton zdradzał, że nie spodziewała się takiej determinacji. W tym momencie do domu wszedł Adam. Zobaczył matkę i żonę w środku kłótni. Co tu się dzieje? Zapytał, stając między nimi. Twoja matka włamała się do naszego domu, powiedziała Karolina, pokazując telefon. I albo teraz ją wyrzucisz, albo ja to zrobię. Włamała się? Adam spojrzał na matkę zdezorientowany. Adam, dałeś jej klucz, mimo że mówiłam, że nie chcę jej tutaj bez mojej zgody? Zapytała Karolina, jej głos pełen był rozczarowania. Adam spuścił wzrok. Myślałem, że to nie problem. Nie problem? Wybuchła Karolina. Ona zmienia nasze rzeczy, wyrzuca moje rzeczy, jakby to był jej dom. Halina spróbowała bronić syna. Adam tylko chciał mi ułatwić życie. Ty ciągle stawiasz problemy, Karolino. Karolina spojrzała na Adama. Albo teraz zabierasz jej klucz i jasno mówisz, że nie ma prawa tu wchodzić, albo ja to zrobię. Wybieraj. Adam spojrzał na matkę. Mamo, oddaj klucz. Halina była w szoku. Co ty mówisz, Adam? Przecież ja tylko próbuję wam pomóc. Oddaj klucz, powtórzył Adam, wyciągając rękę. Z niechęcią Halina wyjęła klucz z torebki i rzuciła go na stół. Jeszcze tego pożałujesz, Adam powiedziała z jadem w głosie, wychodząc trzaskając drzwiami. Po incydencie Karolina i Adam starali się wrócić do normalności, ale napięcie między nimi było wyczuwalne. Adam unikał rozmowy o swojej matce, a Karolina czuła, że coś się między nimi zmieniło. Tymczasem Halina postanowiła nie odpuszczać. Rozpowiadała wszystkim znajomym, że Karolina jest despotyczną żoną, która odizolowała Adama od rodziny. Pewnego dnia, gdy Karolina wracała z kwiaciarni, spotkała sąsiadkę Haliny, która spojrzała na nią z wyraźnym niesmakiem. Słyszałam, że wyrzuciłaś teściową z domu, powiedziała. Wstydziłabyś się. Tyle dla was zrobiła. Karolina poczuła, jak krew napływa jej do głowy. Widzę, że Halina nie próżnuje, powiedziała chłodno. Niech pani posłucha obu stron, zanim mnie osądzi. Wieczorem Karolina opowiedziała o wszystkim Adamowi. Twoja matka rozpowiada wszystkim, że jestem potworem. Jak długo będziesz to ignorował? Adam spojrzał na nią zmęczonym wzrokiem. Karolina, co mam zrobić? To moja matka. Nie mogę jej odciąć od naszego życia. Więc może ja powinnam to zrobić, odpowiedziała Karolina. Bo nie zamierzam dłużej znosić jej toksycznych zachowań. Adam nie odpowiedział, ale w jego oczach Karolina dostrzegła cień zrozumienia. Wiedziała jednak, że konflikt z Haliną nie zakończy się tak łatwo. Halina nie miała zamiaru odpuścić. Następnego dnia zadzwoniła do Adama, grożąc, że jeśli nie stanie po jej stronie, zerwie z nim kontakt na zawsze.
Adam, rozdarty między żoną a matką, musiał w końcu podjąć decyzję. Kilka dni po ostatniej rozmowie z Adamem, Halina niespodziewanie zjawiła się pod ich domem. Tym razem jednak nie przyszła sama. Przyprowadziła ze sobą siostrę Adama, Annę, licząc na jej wsparcie w walce o odzyskanie syna. Karolina właśnie kończyła podlewać kwiaty w ogrodzie, gdy zobaczyła obie kobiety zbliżające się w jej stronę. Czego tu znowu chcesz, Halino? Zapytała chłodno. Przyszłam porozmawiać z Adamem, odpowiedziała Halina z wyższością w głosie. Mam do niego pełne prawo, w końcu jestem jego matką. Adam jest w pracy, odparła Karolina. Jeśli chcesz z nim rozmawiać, poczekaj, aż wróci. Ale do domu nie wejdziesz. Anna, która dotąd milczała, postanowiła wtrącić swoje 3 grosze. Karolino, czy nie przesadzasz? To dom Adama i jego mamy, nie tylko twój. Karolina spojrzała na nią z lodowatym spokojem. Anna, nie wiesz, co się tutaj dzieje, więc lepiej się nie wtrącaj. Halino, powtarzam po raz ostatni, nie masz prawa wchodzić do mojego domu bez mojej zgody. Halina spojrzała na Karolinę z oburzeniem. To nie jest tylko twój dom. Jeśli Adam pozwala mi tu przychodzić, to ty nie masz nic do powiedzenia. Adam jasno powiedział, że nie życzy sobie takich wizyt, odparła Karolina. Więc jeśli spróbujesz wejść, wezwę policję. Naprawdę zamierzasz dzwonić na policję na własną teściową? Wtrąciła Anna. Jeśli to będzie konieczne, tak odparła Karolina bez wahania. Halina nie mogła uwierzyć w determinację synowej. Jeszcze tego pożałujesz, Karolino. Zrobię wszystko, żeby Adam zobaczył, kim naprawdę jesteś. Karolina spojrzała na Halinę z chłodną determinacją. Nie boję się twoich gruźb, Halino. Wynoś się i nie wracaj. Halina, widząc, że Karolina nie ustąpi, odwróciła się na pięcie i odeszła, ciągnąc za sobą Annę. Ale Karolina wiedziała, że to jeszcze nie koniec. Napięcie między Karoliną a Haliną osiągnęło szczyt. Adam, zmęczony ciągłymi kłótniami, postanowił w końcu jasno opowiedzieć się po stronie żony. Kilka dni później spotkał się z matką w kawiarni, żeby raz na zawsze wyjaśnić sytuację. Mamo, musimy porozmawiać, zaczął Adam, gdy tylko usiedli przy stoliku. To, co robisz, niszczy mój związek z Karoliną. Halina spojrzała na niego z niedowierzaniem. Ja niszczę? To twoja żona mnie odrzuciła. Zachowuje się, jakbyś należał tylko do niej. Adam wziął głęboki oddech. Karolina jest moją żoną. Mamy wspólne życie i wspólny dom. To, co robisz, jest nie do zaakceptowania. Halina próbowała grać na emocjach. Adam, jestem twoją matką. Czy naprawdę chcesz mnie od siebie odsunąć? Wszystko, co robię, to dla twojego dobra. Mamo, to nie jest dla mojego dobra, powiedział Adam stanowczo. Musisz zaakceptować, że Karolina ma prawo decydować o naszym domu. Jeśli tego nie zrozumiesz, nie będziemy mogli utrzymywać kontaktu. Te słowa wstrząsnęły Haliną. Naprawdę jesteś gotów zerwać kontakt ze mną przez nią? Jeśli będzie trzeba, tak odparł Adam, choć w jego głosie słychać było ból. Ale to twoja decyzja. Jeśli chcesz być częścią naszego życia, musisz szanować Karolinę i nasze granice. Halina milczała przez dłuższą chwilę. W końcu wstała i powiedziała tylko, zastanowię się nad tym. Adam wrócił do domu i opowiedział Karolinie o rozmowie. Nie wiem, czy coś z tego zrozumie, ale przynajmniej postawiłem sprawę jasno. Karolina, choć wciąż miała wątpliwości, doceniła jego starania. Dziękuję, Adam. To było dla mnie ważne. Choć Halina przez jakiś czas próbowała jeszcze manipulować sytuacją, jej wizyty w domu Karoliny i Adama skończyły się na dobre. Relacje między nimi nigdy się nie poprawiły, ale Karolina zyskała spokój, którego tak bardzo potrzebowała. Karolina i Adam postanowili skupić się na swoim małżeństwie. Wspólnie odbudowywali zaufanie, które ucierpiało przez lata ingerencji Haliny. Było trudno, ale oboje wiedzieli, że warto walczyć o siebie.